Z Geraltem to jest w ogóle tak, że nie od początku bohaterem naszej gry miał być Geralt. To jest bardzo ciekawa historia i bierze się to w sumie stąd, że na początku mieliśmy taki pomysł, żeby po prostu zrobić grę opartą na książkach Sapkowskiego. To był jakby wyznacznik i w sumie chcieliśmy zrobić grę RPG dosyć, myślę, że w jakiś sposób podobną do różnych klasycznych gier, w które no, chyba wszyscy graliśmy, wszyscy je lubiliśmy, tak jak, nie wiem, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, od którego zresztą zapożyczyliśmy silnik. I na początku mieliśmy pomysły dosyć podobne, co myślę, że brało się stąd, że większość z nas jest zapalonymi RPGowcami i gra dużo w papierowe RPG. I to miał być na początku taki klasyczny RPG, w którym na początku możemy wybrać sobie postać, możemy sobie utworzyć postać własnego Wiedźmina, no i tam dalej coś się z tym wszystkim dzieje. Ale ten pomysł ewoluował, bo doszliśmy do wniosku, że fajnie jest, jeżeli opowiemy naszą historię trochę inaczej niż jest opowiadana w innych grach. To znaczy skupimy się w niej na postaci i podejdziemy do wszystkiego bardziej emocjonalnie. Dlatego, że to po pierwsze jest cecha charakterystyczna książek Sapkowskiego, że jest tam, no, one są bardzo emocjonalne, dlatego są takie fajne. I do tego potrzebny nam był bohater, który był konkretnym bohaterem, który no, miał jakieś własne cechy, ale miał też zbudowane już relacje z innymi postaciami w świecie gry po to, żeby go uwiarygodnić. Taki generykowy bohater niespecjalnie się tu sprawdzał. I w sumie na początek miała być to gra o konkretnym bohaterze, który jest młodym Wiedźminem i no, tam poprzez różne wydarzenia jakby rozwija się na ścieżce tego bycia Wiedźminem w ramach fabuły. Natomiast pewnego dnia Michał Kieciński, szef studia, przyszedł do nas i stwierdził, że on ma taki pomysł, który mu się przyśnił tej nocy, że żeby bohaterem był Geralt, bo jest to najlepsza postać, jaką można sobie wyobrazić. Gdybym chciał zrobić grę pod tytułem James Bond, to grałbym Jamesem Bondem. Jeżeli robię grę pod tytułem Wiedźmin, trzeba grać Geraltem. Dlatego w pewnym momencie zdecydowaliśmy się jednak odważniej zabrać za temat. I wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja. Wizerunek Geralta powstawał długo, ponieważ musieliśmy się zmierzyć z legendą. W momencie, w którym zaczynaliśmy robić Wiedźmina, twórczość Sapkowskiego była niezwykle popularna. Dlatego tworząc Geralta musieliśmy zmierzyć się z legendą. Prace koncepcyjne wprowadzające wizerunek w to, jaki chcemy, w to, jaki Geralt ma być, jak chcemy go opisać, jaką zbudować postać, trwały ponad pół roku. To naprawdę dużo czasu. Nad Geraltem pracowaliśmy wspólnie z Przemysławem Truścińskim, który wykonał setki szkiców dotyczących każdego elementu Geralta, ponieważ zależało nam na tym, żeby to była kolejna ikona gier, nie jakaś tam postać, tylko ikona, która wejdzie do historii gier. No jest to strasznie twardy gość. Jest no, jednym z najtwardszych zabijaków, jakich można spotkać w literaturze. Jednocześnie oczywiście nie będąc prostakiem. Proza Sapkowskiego jest bardzo współczesna, więc postanowiliśmy, że może powinien wyglądać jak żołnierz służb specjalnych, gdzie każdy element stroju, każdy element wyposażenia do czegoś służy. Długo zastanawialiśmy się, jak powinny wyglądać sloty na eliksiry, jak powinna wyglądać jego uprząż, jak powinny być zamocowane miecze. Tak jak mówiłem, powstało na ten temat masę dokumentacji. I w końcu zbliżyliśmy się do tego, co widzimy teraz, bo oczywiście po stworzeniu rysunków koncepcyjnych musieliśmy przenieść model w środowisko 3D. To też nie było łatwe, ponieważ rysunek i grafika 3D rządzą się zupełnie innymi prawami.